przed obiadem pójdę w tamtą stronę, jakieś pewnie 2-3 km do lasu i potem jeszcze troszeczkę przez ten las, tam są jakieś torfowiska czy coś takiego, więc chętnie je sobie zobaczę. Potem wrócę tutaj na obiad, no i po obiedzie pójdę zobaczyć na swoją łąkę. Chwilkę odsapnąłem, no ale trzeba ruszać dalej, bo już 16, więc jak chcę ze 4 godziny pospacerować, to już ostatni moment, żeby wyjść w drogę na łąki. Tutaj ciągnie się Starorzecze, już teraz praktycznie wyschnięte, gdzieś tam aby na wiosnę, po zimie, po śniegach, jeszcze więcej wody tu stoi, a teraz ledwo i leci tam w las, przez który będę szedł. Drodze na łąkę i na te obszary Natura 2000 są też dwa miejsca. W tej chwili już w zasadzie zapomniane, ale tak, miejsce pierwsze to cmentarz wojenny z żołnierzy radzieckich z okresu I wojny światowej. Tu jest taki kopiec, no ale w tej chwili jak widać tylko jest tabliczka i ledwo wystający krzyż. Nawet już w tej chwili bardzo nie ma dojścia do niego. Ile pochówków jest tutaj, w sumie nie wiem, ale na pewno dużo, bo jak byłem tu w zimie, no to ten kopiec jest naprawdę spory. To jest pierwsze miejsce, a drugie też w sumie historia, ale to za chwilę. Ostatnie drzewa przed nami i wychodzimy pomału na otwartą przestrzeń, na obszar łąkowy. I tutaj zaczyna się już Natura 2000. W tej chwili no, większość łąk, która była wcześniej wykorzystywana, czyli tu wszędzie, po prostu sobie zarasta jak chce, bo już ludziom nie opłaca się tego, jak widać, kosić. No, Natura 2000 zaczyna się na tych łąkach i idzie tam dalej w las. A w las, bo teraz jest tam las i to wcale nie taki stary, tylko jakiś 20-30 letni, bo tuż za tym laskiem
kiedyś były stawy. Nie wiem, może w latach 80. albo w 90. zakończyły swój byt. No a teraz Natura 2000, bo na tych stawach i na tych łąkach siedliska mają ptaki. Tych ptaków jest tutaj dużo, kilka jakichś tam gatunków chronionych, ale jakoś nie pamiętam z głowy ich nazw. Może z ciekawości kiedyś zerknę. Idziemy dalej, bo tutaj za chwilę też zaczyna się moja łąka. Dosłownie nie wierzę. Na tych kilkunastu, czy może nawet kilkudziesięciu, bo nie wiem ile do końca jest, ale myślę, że 20-30 hektarów tej polany, którędy szedłem, na pewno jest. To jedna, jedyna skoszona łąka. Ręka. No to oprócz Natury 2000, którą już wspominałem, jest jeszcze jedno miejsce pamięci zapomniane, jak te drzewa tutaj. I w sumie tak nawiązując teraz do epidemii koronawirusa, pandemii, nie epidemii, to miejsce pamięci jest z tym powiązane. Nie znam dokładnie historii, bo nikt mi jej w 100% pewnej nie przekazał, ale te drzewa w zasadzie rosną na górce z ciał. Jak była epidemia cholery, no to tutaj wywozili z daleka od ludzi ciała zmarłych osób i z tego powstała góra. Góra, na której rosną teraz drzewa i nie ma kompletnie śladu po żadnych pochówkach. Historia też dawna, no i całkowicie zapomniana. A jak tak sobie tutaj siedzę i chwilę odpoczywam, to z ciekawości wziąłem telefon, żeby zobaczyć, ile jest do najbliższych zabudowań w prostej linii. No i jest jakieś 6-7 km, więc całkiem sporo. A internet? Uwaga, LTE. Nie wiem, czy to kwestia tego, że jestem tutaj wyżej, czy po prostu, mimo że takie fajne odludzie i kompletnie nie widać śladów cywilizacji, to i tak zasięg dobry. Zejdę zaraz na dół i w sumie tam też sprawdzę. Koniec spacerowania po łąkach. Pora wejść znowu do lasu. Do lasu tutaj kawałek, bo w tym lesie jeszcze nie byłem, więc kawałek sobie zajrzę. Też wygląda na stary las ze starymi dębami i naprawdę tam z tyłu widać grubymi sosnami. Więc skoro już jestem, to tu pozwiedzam. I znowu jakieś ostatnie konwalie. Chyba jakiś ptak. Tylko jaki? Jednak wychodzę z tego lasu, bo i on jest spory, więc to jest temat na inny dzień.
a wracam jednak przez łąkę do tych stawów. Zostało mi jeszcze jakieś 2 godziny takiego w miarę dnia, więc powinienem dać radę ogarnąć te stawy i pomału wrócić. I jest ta górka, o której mówiłem, że tutaj prawdopodobnie jest ogromna ilość zmarłych zakopana. No w tej chwili nic kompletnie tutaj nie widać. Nie ma śladu żadnego krzyża ani nic. I jakieś kości na wierzchu, więc raczej świeże i mam nadzieję, że jednak zwierzęce. Wow, ile konwali, i to takie równiutkie pole, jeszcze jakieś resztki, niedobitki, które nie przekwitły, ale no naprawdę jestem w szoku, bo tu nic innego oprócz konwali nie rośnie. Śliczne miejsce, naprawdę, jak to wszystko zakwitnie, to musi być tu pięknie. Więc wrócę w maju, za rok. I to wszystko jest obszar Natura 2000. I tu już widać, gdzieś woda przebija. Zaczynają się rowy i resztki tych stawów. No ale patrząc na to, jak to jest zarośnięte, to tam już się wejść nie da. Nic, spróbuję jeszcze jakoś naokoło. Może z drugiej strony, o ile czasu mi starczy, będzie coś więcej widać. I tutaj kolejne obszary łąk, w zasadzie już zapomnianych, bo jak widać, nikt tego nie użytkuje. No i dla zwierzyny super miejsca. A ja muszę iść tam jeszcze w te brzuski, no bo te stare stawy są tam. Trochę przyspieszę, no bo jednak chcę zdążyć na pewno przed zmrokiem wrócić, żeby troszeczkę przyspieszyć kroku i nie przedzierać się przez trawy i przez gąszcze, to po prostu postanowiłem, że pójdę drogą. Tutaj jest ten obszar Natura 2000, no a tutaj znowu zaczynają się lasy państwowe. No i dobra, wchodzę w ten las, bo muszę przejść za tą malutką górkę. No tak, tutaj widać już pozostałości jakichś takich nasypów i tu w dół pomału, pomału zaczyna się znowu mokro. Więc te pozostałości stawisk, starych stawisk, nie wiadomo w sumie jak starych, no to są gdzieś tutaj. O, już nawet widać podsionki wodą. No, nie mam gumowców, więc dalej wchodził nie będę. No i pewnie też, jakbym tam szedł, to by mnie zjadły komary. Ale tak, nie ma co się dziwić, że to Natura 2000, no bo w tych terenach dla człowieka już praktycznie wstępu nie ma. Nawet zobaczcie, ile komarów się teraz zleciało, jak tylko chwilę tu przyszedłem, a dopiero wszedłem. Także przejdę jeszcze troszeczkę dalej, zobaczę, jak to wygląda z tamtej strony. Uff, czyli podobnie jak w tamtych bagnach, mokradłach, gdzie byłem rano, tak i tutaj. Tylko i wyłącznie jak przymarznie to wszystko i wymrozi te cholerskie komary. O, tutaj też będzie doskonale zaraz widać. Rośnie stary dąb. I tu pewnie był gdzieś brzeg tego stawu. Gdzieś pewnie poniżej tych dębów. No a teraz zostały tylko i wyłącznie jakieś szuwary. No i na całym tym wielkim obszarze po prostu już w tej chwili padają drzewa. Samosiejki. Bo raczej nikt w stawie by drzew nie sadził. Thank you.
kurde, gdzie ja jestem? Wszystko tu wygląda tak samo. Czy w lewo, czy w prawo, czy prosto. Po prostu jednolite drzewa, a z tyłu krzaki. Uff. Nic, bardzo gryzą komary, więc po prostu wracam do głównej drogi, z daleka od tego stawu, ale jeszcze obejdę go z tamtej strony. Skręcam jeszcze w lewo, została mi ostatnia północna strona tych stawisk, żeby zobaczyć, jak wyglądają z tej. A tu co? A uwaga, teren leśny monitorowany. No ciekawe. Ciekawe przez kogo i jak. Chyba że ja go teraz monitoruję. Wygląda na starą groblę, bo jest ewidentnie troszeczkę podniesiona. No a po lewo widać znowu ogromne ilości tych dzikich brzózek. No i tutaj jakieś pozostałości jeszcze wody. Rowu, wody. W sumie nie wiem co to jest, ale całe te stawiska są tam. No jak widać, dla człowieka kompletnie w tej chwili niedostępne. Może jedynie jak to wszystko zamarznie i wtedy. A dla zwierzątek raj w tej chwili. I tu już praktycznie koniec tych stawisk. Znowu zaczynają się łąki i las prywatny. Także tutaj już widać znowu dżungla. Więc wchodzę do lasu. A jak ja się orientuję po lesie, w którym nigdy wcześniej w sumie nie byłem, nie korzystam też za bardzo z GPS-a, tylko idę przed siebie. Trochę tak na czuja, a trochę mniej więcej patrząc, gdzie jest słońce. Ale ślicznie wygląda to słońce, a w zasadzie to zboże, łany zboża na tle tego pomału mającemu się ku zachodowi słońca. Kawałek roga, a nie, to nie rogi, to uszy i głowa z ręki. Myślałem, że to rogi, a ona tak uszy wystawiła. Ja ją obserwuję, ona mnie, ale idę dalej, nie będę jej płoszył. Zobaczymy, czy będzie ją lepiej widać w ten sposób. Sarenko, pokaż się. Jednak się wypłoszyła. A ma i małe różki. I dokąd to teraz idziesz?
Ale widzicie, tyle obszarów, które dzisiaj przeszedłem. Natura 2000 i te sprawy. Ładne lasy, gęste lasy. A i tak zwierzątek tutaj na tej przestrzeni otwartej jest najwięcej. Czy w zimie, kiedy je doskonale widać, bo nie ma żadnych upraw, czy nawet teraz, gdzie wystaje tylko głowa. Oj, jest i ławeczka. Chwilę można przycupnąć. Jeszcze się tutaj rozejrzeć. No i ogarniać. Jakaś kolacja, odpoczynek i te sprawy. Słońce ma się już ku zachodowi, więc póki jeszcze jest cokolwiek widno, to pomyślałem, że pójdę na karmię rybki. Ciekawy jestem, co tam pływa i czy się pokaże do tego chlebka. Zaraz zobaczymy. I obserwujmy, czy coś z tego będzie. No dobra. Wracam do siebie. Intensywny dzień w sumie i tak długiego spaceru to w tym roku jeszcze chyba nie miałem. Nawet na pewno. To był chyba pierwszy dzień, który miałem tak w całości dla siebie. Zero praktycznie kontaktu z innymi ludźmi. Bo w zasadzie żywej duszy żadnego człowieka przez cały ten czas nie spotkałem. Gdzieś tam z oddali jakieś samochody czy spacerujących ludzi widziałem, ale żeby tak z bliska, nikogo. Najpierw 5 godzin, prawie 5 godzin, no i teraz ponad 4. Także w nogach trochę już mam i pasuje odpocząć. No i wiadomo, po takim spacerze wśród krzaków, traw wysokich i drzew trzeba dobrze wytrzepać ubrania i obejrzeć całe ciało, czy się nie ma kleszczy. A tego trochę nie rozumiem, przyznam. Niby Natura 2000, a ambona. I to ambona legalna, no bo jak widać, ma numerek. Teoretycznie, skoro Natura 2000 i obszar chroniony, no to wszystko, co tu biega, też powinno być chronione. A okazuje się, że jednak tak nie jest. Trochę dziwne. Nie mam zielonego pojęcia, co to takiego może być, ale dziwnie dosyć wygląda. Kurde, co to, jakaś kabina od samochodu ciężarowego? Chyba tak, chyba góra od ciężarówki. Jeju. Coraz mniej rzeczy mnie w tej Polsce zaskakuje. Na cholerę było to wywalać tutaj